Z zawiłościami języka polskiego stanęły w szranki przedszkolaki. Uczestnicy konkursu logopedycznego Wierszyki łamiące języki mieli do pokonania nie tylko tak trudne słowa. Marynarz szosą gna na rowerze, szczury buszują wciąż w rabarbarze, a w mlecznym barze wrzeszczą kolarze. Dzieci musiały się też zmierzyć z tremą, bo występowały przed publicznością. Niektórym ta trema nieco popsuła szyki, ale nic nie mogło popsuć dobrej zabawy, bo taką ten konkurs niewątpliwie był. Przedszkole samorządowe nr 23 w Kielcach co roku organizuje konkurs o innej tematyce. Teraz postawili na poprawną wymowę. Ponieważ uważamy, że mowa polska jest bardzo ważna. Kształtujemy ją od przedszkola, następnie nauczyciele w szkole doskonale kształtują, żeby była coraz bogatsza, ciekawsza, barwna i poprawna polszczyzna. Występy 5- i 6-latków z kieleckich przedszkoli oceniało jury. Zasiadły w nim osoby, którym język polski jest szczególnie bliski. Logopeda, polonistki, ci, dla których poprawna wymowa jest ważna zawodowo. W konkursie zwracamy uwagę na prawidłową interpretację wiersza przede wszystkim, na ogólny wyraz artystyczny, na intonację, na wyrazistość artykulacyjną, czyli dziecko ma wszystkie głoski, które są w języku polskim wypowiedzieć prawidłowo, oraz na mowę ciała. Lustro, lichelek, co z tego, jak malować się bez niego? Loczki kręcić lub falować. Wszyscy uczestnicy wypadli pięknie i wszyscy otrzymali nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Michalina Mazur, drugie Maja Pindral, trzecie Natalia Stępień. Do przedszkoli startujących w konkursie trafiły pomoce logopedyczne.